Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Filip Wilak dzisiaj został oficjalnie wypożyczony do 30 czerwca 2024 z Lecha Poznań do Ruchu Chorzów. No i Filip, tradycyjne takie pytanie przy takich okazjach. Co cię skłoniło do przyjścia do Ruchu? Zacznę może. Dzień dobry, cześć wszystkim. Co mnie skłoniło? No gdzieś tam na pewno ta otoczka wokół klubu jest bardzo ciekawa. Jest to fajny klub z fajną historią. I na pewno fajnie będzie gdzieś tam wspierać ten zespół i pomagać w tym, żebyśmy się utrzymali w Ekstraklasie. No dla ciebie to jest tak naprawdę pierwszy de facto wyjazd z Poznania. Całe życie niemalże byłeś zawodnikiem Lecha, przechodząc tam przez kolejne szczeble akademii, przez rezerwy, aż po pierwszy zespół. No i na ile to było trudne, żeby się właśnie zdecydować wyjechać gdzieś z rodzinnych stron? Powiem tak, trudne to dla mnie nie było, gdzieś tam dużo chłopaków u nas to przeżywało i taka jest też kolej rzeczy. Cieszę się, że mogłem zrobić dla mnie ten krok w przód i gdzieś tam rozwijać się w innym miejscu i na pewno cieszę się z tego wyjazdu i gdzieś tam, można powiedzieć, no nie tęsknię za domem, dorosłem do tego, że po prostu ten wyjazd jest normalną rzeczą. 10 meczów już masz na koncie w Ekstraklasie w zespole Lecha, grałeś w eliminacjach Ligi Konferencji, zdobywałeś bramki w Pucharze Polski, więc już można powiedzieć, że przychodzisz tutaj z pewnym bagażem doświadczeń. Z pewnym tak i to na pewno był fajny okres, te mecze, co po prostu zagrałem, gdzieś tam budowałem to swoje takie doświadczenie, gdzie no wiadomo, to jeszcze nie jest jakieś, tak powiem, nie wiadomo ile tych minut, ale gdzieś tam otarłem się o tą Ekstraklasę i mam nadzieję, że tutaj szansę będę miał więcej. Miałeś okazję porozmawiać z kimś o Ruchu, coś na własną rękę sobie sądowałeś, jaki to jest klub, co cię tu czeka przy Cichej? Tak, no na pewno z Arturem Sobiechem, który gdzieś tam mi mówił i gdzieś tam dużo osób z nas szatni i mówił mi, jak tu wygląda sytuacja, jaka tu jest szatnia, jaka jest atmosfera, więc na pewno on gdzieś tam mnie do tego motywował i mówił, że warto, że to jest dla mojego rozwoju. No i to, co też ze swoimi agentami rozmawiałem odnośnie tego, że Ruch będzie fajną ścieżką dla mnie do rozwoju. Gdzieś tam Ruch też śledziłem w mediach społecznościowych, gdzieś tam na YouTubie kulisy, które były ciekawe, jak jeszcze pamiętam, jak Ruch grał w drugiej lidze i oglądaliśmy je tam gdzieś wspólnie, bo fajnie to było prowadzone i to na pewno też jest ciekawe. Kolejne co, to na pewno no, kibice, którzy tutaj wspierają i gdzieś to po prostu fajnie wygląda i jest to fajne wsparcie dla zawodników. No teraz będziesz tego częścią tych kulis. Życzmy sobie, żeby jak najczęściej zwycięskich. Tak powiedz, miałeś okazję kiedyś być na Stadionie Śląskim? Tak, miałem okazję być przejazdem gdzieś tam na kadrze. No mam nadzieję, że teraz na tym stadionie będziemy podnosić tylko 3 punkty i tak jak mówię, no zaczynamy od meczu z Legią i chcę, żebyśmy zaczęli tą kolejną rundę zwycięsko. No właśnie, no wiosną kilka tych ciekawych meczów na Stadionie Śląskim nas czeka, takich na papierze, bo zaczynamy z Legią, będzie mecz urodzinowy z Widzewem, będą derby z Górnikiem, będzie mecz z, w cudzysłowie, twoim Lechem, więc pewnie no jest szansa, że te trybuny w dużym stopniu będą zapełnione i na pewno to będzie robiło wrażenie, no ale ty już coś takiego w życiu przeżyłeś, bo choćby twój pierwszy występ w Poznaniu z Jagiellonią, tak przy 39-tysięcznej publice i wywalczonym rzucie karnym, więc ty już, można powiedzieć, że trochę to znasz. Tak, znam to i myślę, że tutaj to się po prostu nie zmieni, bo tu kibice też uczęszczają na mecze i myślę pewnie, że na te najważniejsze pewnie będą wypełni się pewnie stadion i gdzieś tam to przyzwyczajenie jest do tych trybun, więc na pewno cieszę się, że trafiam do takiego klubu, gdzie ci kibice są. Nadal masz status młodzieżowca. Z jakimi nadziejami tutaj przychodzisz? Tak, mam status młodzieżowca, ale wiadomo, że tu też musi być zdrowa rywalizacja i też jest kilku ciekawych młodzieżowców, z którymi będziemy pewnie po prostu walczyć o pozycję w pierwszym składzie.
ale taka jest kolej rzeczy w piłce nożnej i trzeba po prostu sobie to wywalczyć i pokazać na boisku, że zasługuje się po prostu na grę. Tak rozmawiając o twojej roli w zespole, to była, nie wiem, pozycja bocznego pomocnika, wahadłowego, co tu możesz powiedzieć? No bocznego pomocnika, no głównie to też jest moja pozycja jako skrzydłowy, tam też wykorzystuję swoje atuty i tam się czuję najlepiej. Jakieś cele indywidualne sobie stawiasz? Tak, no na pewno, znaczy indywidualne, zacznę może od celu drużynowego, który myślę jest jasno postawiony, żeby się utrzymać i jak najwięcej zdobyć punktów w tej drugiej rundzie, a z indywidualnych, no to wiadomo, chciałbym gdzieś tam strzelić kilka tych bramek, zaliczyć asyst kilka i to na pewno będzie mnie cieszyć najbardziej. Tak na koniec, numer 54 wybrałeś, też taki miałeś w Poznaniu, no nie jest to jakiś taki klasyczny numer piłkarski, to skąd to? Nie jest klasyczny, ale kojarzy mi się dobrze po prostu z debiutem gdzieś tam w Lechu i tak stwierdziłem, że tak pozostanie tutaj. No to życzymy tobie, żeby też dobrze ci się kojarzył ten numer 54 po tym pobycie w Chorzowie, żeby to się wszystko układało. Dzięki Filipie, powodzenia. Dziękuję bardzo. Get it live, who can paint that picture? Ain't no way we losing inches, climbing fences. Get bruised up, got stitches. Bring them back to their senses. Know how the game go, checks and payrolls remain the same. No forecast, Eli, baby. Time out, ride out, you can let them hate me. Get it on, baby.